No to co, gotowe na trochę hejtu? A proszę cię. Ale słuchaj, jak chcesz, możesz zacząć, nie ma problemu. No to jedziemy. No jedziemy. Walnięty ten świat jest obecnie. Normalność, prawość jest marginalizowana i zła, a rozwiązłość, zblazowanie i odklejenie promowane i jeszcze na dodatek nieźle opłacane z naszych podatków. Cóż mogę rzec, no sama prawda. No tak, bo my przecież nie pracujemy i też nie odkładamy na podatki, to też... Nie. No ale tak, walnięty jest ten świat obecnie, więc ja nie widzę tutaj nic, co można by dodać. Ja zawsze powtarzam, że są o wiele, wiele gorsze rzeczy niż facet w rajstopach, naprawdę. Ale piękny jesteś... Przepraszam. Ale piękny jesteś jak noc listopadowa. Lustra nie masz, człowieku, co za monstrum z ciebie. Po mnie osobiście to spływa, ale bardzo mnie przejmuje, jak na przykład ktoś ma jakąś słabszą psychikę czy coś. No tak, to się jest często kończy problemami, traumami, jak tak chociażby bullying w szkołach, no to jest na tej samej zasadzie. A kiedy program o pedofilach, też mogliby wybierać swoich podopiecznych? No, gruby komentarz, aczkolwiek nie mam pojęcia, co jest chyba z nami. Grubszy ode mnie. Wiesz co, tak już totalnie na... Teraz bez śmiechów i chichów, to jest bardzo krzywdzące, że w ogóle tylko i wyłącznie na przykład osoby homoseksualne są wiązane przez wiele innych osób właśnie z tą pedofilią, więc coś tutaj, coś jest chyba nie tak, ktoś się nie douczył. A kobiet nie było, że aż trzeba faceta przebierać. To jest znowu powrót do historii. Tak, teatr antyczny, tak, gdzie sami faceci tylko i wyłącznie mogli grać. Role żeńskie, role męskie, sami faceci. Wtedy też, tysiące lat temu, chłop przebierał się za babę. Trzymaj się. Ja mam się trzymać? Tak. Ja już, mnie tak grawitacja kocha, że nie muszę się trzymać. Uwaga. Zwy rol w czystej postaci. Kozak w necie, co innego w świecie. Jak się czujesz po tych komentarzach? Wiesz co, ja po prostu myślę, że gdyby na portalach społecznościowych na przykład było trzeba weryfikować każde konto, na przykład dowodem osobistym, to już nie każdy by tak szczekał. No tak, niejednokrotnie są to groźby karalne. Ja zawsze też się zastanawiam, jak dostaję na przykład jakieś obraźliwe komentarze, czy te osoby, które właśnie to piszą, bo zazwyczaj piszą, bo przecież boją się powiedzieć tego na żywo, czy tak samo na przykład zwracają się do swoich bliskich, tym samym językiem. Tak. Bardzo mnie to ciekawi, jak takie osoby funkcjonują w swoim środowisku.